Cześć, witajcie na moim kanale. Jestem w sklepie Half Price i patrzcie, jakie są fajne rzeczy z Benettona do domu. Na przykład za 99 sztuczce. Tutaj takie butelki, one są z takiego grubego szkła na wodę. Patrzcie, jakie fajnie są zakręcane. Tutaj mamy kubki. Fajnie jest w tym sklepie, że jest podane procentowo też, o ile to jest przecenione. Tu mamy taki zestaw misek. Tu mamy talerze za 149 zł, takie kwadratowe, i tutaj z tyłu po 4 talerze. Dobra, to jest cena firmy Benetton. Więc słuchajcie, dla mnie to jest zaskoczenie, że są rzeczy z Benettonu tutaj w tym sklepie i tu jeszcze do domu. I tutaj takie mamy ręczniki. Ten komplet na przykład 99 zł, taki kremowy, elegancki. Dajcie znać, czy znacie ten sklep, czy byliście w tym sklepie. Dużo rzeczy takich z Francji, fajny. Francja, elegancja. Mi to przypomina TK Maxx, ale są też bardzo fajne ceny w tym sklepie. Też bardzo niskie niektórych rzeczy i duża kolorystyka, na przykład jeśli chodzi o torby. Ten 27, więc o ręczniki Benettona. Jestem ciekawa, jaka cena będzie zestawu. 69 zł i mamy komplet takich ręczników. Są 3, więc dobra cena i ładny kolor. Taki nawet na podróż, słuchajcie, duży, średni i malutki do twarzy. Bardzo fajnie to wygląda. I tu jest beżowy, moja kolorystyka, też cena 69 zł, ale ten żółty chyba bardziej mi się podoba. No powiem wam, jestem mile zaskoczona. Przez przypadek weszłam do tego sklepu, ale mówię, nagram też coś dla was, żeby wam pokazać, ale też mojej mamie, której ze mną nie ma. Tu mamy ręczniki jeszcze, a tu mamy buty. Wyprzedaż. Buty, słuchajcie, są pojedyncze, tak jak w TK Maxie, ale kochani, to są takie buty firm, których na przykład u nas nie ma, albo są, ale są o wiele droższe te firmy. Patrzcie, jakie fajne klapki, i one kosztują, nie ma ceny tutaj akurat, ale słuchajcie, ja idę też na mój rozmiar, jak już tak chodzę, o, i tak wam tu pokażę te buty. O, takie fajne klapki i cena 79 zł tylko. Te kosztują, te mi się podobają. Gino Rossi 161. Te są też ciekawe. O, bardzo ciekawe. Te są wygodne na pewno. 129. Zachęcam was do polubienia mojego kanału, jeżeli tego jeszcze nie robicie. No i kochani, tak sobie patrzę po tych butach i ile tego jest, patrzcie. Dużo jest też klapek. Ja polecam wam Hawajansy, ale też tą firmę tutaj, i patrzcie, jakie ładne są, i cena 65 zł, to bardzo dobra cena, bardzo ładne są one, 65 zł, chyba se przymierzę, bardzo mi się podobają, bardzo ładne japonki, no, posłuchajcie, duży wybór fajnych butów. Tutaj rozmiar już mniejszy. Patrzcie, jakie fajne są. Tam. O, nawet te są, patrzcie, jakie ciekawe buty. No idę zobaczyć. Zyskujesz 7% rabatu w każdy wtorek. Urodzinowy voucher spersonalizowany. No i teraz słuchajcie, co tam ten sklep oferuje. Zarejestruj się. Takie ciekawe klapki na lato za 20 zł. Bardzo ciekawe, słuchajcie.
Zobaczę sobie je. Fajne, słuchajcie, za 20 zł. Z 50. Jakaś firma. Bassino. Bardzo fajne. Tutaj te buty są fajne i cena 139 zł na takim podwyższeniu są. Tutaj są te za 20. O, i tu mamy te, wyglądają na bardzo wygodne, ze skóry Roberto Santi, skórkowe buty. Ale nie ma ceny. Macie takie zakupy na żywo, bo ja przymierzam sobie przy okazji. No i tutaj patrzcie, buty 70% przecenione za 11 zł. Takie gumowe. O. Więc już super, super cena. Te też są fajne. Na Rosji. No ale te, słuchajcie, 11 zł. Patrzcie, one są z gumy, ale one są fajne, jak pada deszcz, bo ten but się nie zniszczy. A pogoda u nas no jest różna. A nie wiem, czy nie będę musiała muzyki teraz, słuchajcie, wam podłożyć inną. I mamy krosy. I krosy są po 83 zł. Aż po 107 dla dorosłych. Mamy fajne tenisówki, takie za 149. I patrzcie, jakie ładne kolory mają. Takie tenisówki Adidasy, bo one są, te są z materiału, z takiej irchy, a te są już takie ze skóry. I kochani, obejdę jeszcze, tutaj wam pokażę te buty, jakie są ciekawe, za 109, 129, tu mamy sandałki, i tu mamy Adidasy, o, za 199, więc bardzo fajne, kochani. No i taki przegląd ze mną. Na przykład mamy klapki Tomiego za 79, ładne. A więc widzicie, że te rozmiary są pojedyncze. Mamy Calvina Kleina za 44. Takie leciutkie, fajne japoneczki. Tu mamy Gino Rossi, fajne. Za 107. Wydaje mi się, że tu jest jakby większy asortyment niż w TK Maxie. Zaczynam się zastanawiać, powiem wam. Może dlatego, że niedawno ten sklep otwarty został. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Jakie są wasze przemyślenia. I do zobaczenia. Cześć. Miłego dnia.